Witam serdecznie, zanim bramkarz Brugo Grodnowa, Krzysztof Sokowski. Cześć Łukasz, witam. Krzysztof, tliła się ta nadzieja jeszcze dzisiaj, że pokonacie Wiśniowskiego. Przedłużą się szanse na to, żeby Wiśniowski już nie dzisiaj był mistrzem. Ale przegrywacie 6-3 i pierwszy tutaj powód tej porażki, jaki? Słuchaj, przede wszystkim no, dzisiaj braki kadrowe. Nie było ani jednego zawodnika na rezerwę. Graliśmy gołą piątką. I tak chłopaki dużo zdrowia zostawili na parkiecie. Że tak powiem, no jesteśmy, no wiadomo, z wyniku niezadowoleni, ale to nie hańba, wstyd przegrać z Wiśniowskim różnicą 3 bramek. Walczyliśmy, to przede wszystkim. Co powiesz o dzisiejszym meczu właśnie drużyny Wiśniowskiego i o całym sezonie, bo już wiemy, że są mistrzem? No na papierze wiadomo, przed rozpoczęciem ligi byli murowanym faworytem do wygrania tej ligi i awansu wyżej. Chyba bodajże jeden mecz tylko zremisowali, resztę wszystko wygrali. No, my też dostaliśmy się do pierwszej piątki. W pewnym momencie byliśmy na trzecim miejscu i były szanse nawet na lokatę wyżej. No ale tak jak mówię, braki kadrowe, choroba, jakieś delegacje, wyjazdy służbowe kolegów. No i niestety to się posypało. Chociaż powiem szczerze, że i wyniki tak nie są najgorsze, jak, że tak powiem, takim składem dysponujemy w danym dniu meczowym. Masz już informacje odnośnie 3 w kolejnych spotkaniach. Zobaczymy Brugo Grodnowa w pełni składem? Mają się pojawić chłopaki. No, będziemy jeszcze walczyć o to trzecie miejsce, bo jest realna szansa. Tu jest różnica bodajże jednego punktu między nami, Gotomą i Instaltech. Będzie jeszcze ciekawie, właśnie z tymi dwoma drużynami zostały nam te dwa ostatnie mecze. No nie poddajemy się, będziemy jeszcze walczyć. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.